Witaj na kanale psychologiczne NAI. Ja nazywam się Mateusz Kobren i jestem specjalistą w obszarze neuroróżnorodności. W swojej pracy naukowej zajmuję się również analizą tego, jaki wpływ na nasze zdrowie psychiczne mają nowe technologie. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o osobowości borderline. Wydaje się, że ten termin robi coraz większą karierę. Obok określania kogoś narcyzem, coraz częściej mówimy, że jest tkwiejny emocjonalnie, czy że właśnie jest borderline. Natomiast mam wrażenie, że często pomijamy w tym aspekt, Cierpienia, po prostu tego, że osoby, które w ten sposób ukształtowały swoją osobowość, korzystają z określonych mechanizmów obronnych, ponieważ wcześniej nie miały wyboru, zauważają, że one są nieadekwatne w życiu, na przykład dorosłej osoby i podejmują terapię, często trudną i długą terapię. W związku z tym warto popatrzeć na taki sposób ukształtowania. Osobowości z większym szacunkiem. Pierwszy taki mit dotyczący osób borderline to to, że to po prostu osobowość chwiejna emocjonalnie, że te osoby jakby miały taką wolę, żeby przełączać się z bardzo skrajnych stanów emocjonalnych, od na przykład bardzo. Pozytywnego do takiego negatywnego pobudzenia. Jednak gdybyśmy mieli przyjrzeć się temu głębiej i bliżej, to zaczęlibyśmy pewnie od wczesnego ukształtowania osobowości. Od takiego wręcz niemowlęcego okresu, gdzie dziecko uczy się swojej odrębności od opiekunów, na przykład od matki. Uczy się rozpoznawać, że jego własne potrzeby nie są potrzebami innych, nie są potrzebami tej matki, prawda, że z matką nie jest zlane, w związku z tym kiedy ono jest głodne, to nie znaczy, że matka jest głodna czy całe otoczenie dookoła jest głodne. No i takim zadaniem rozwojowym jest też znoszenie frustracji dla niemowlęcia, prawda, takiego okresu, gdzie musi czekać, oczywiście dziecko uczy się że może okazać jakoś swoje potrzeby i wpłynąć na otoczenie, manipulować otoczenie tak, żeby te potrzeby zostały zaspokojone, na przykład płacząc, prawda? Zwiększając swoje szanse na to, żeby one były szybko zaspokojone. To jednak, czy to indywidualne cechy już niemowlęcia, jego temperament, będą wpływały na zdolność do znoszenia takiej frustracji, do interpretowania też tego otaczającego świata jako takiego godnego zaufania takiego, który może zaspokoić te potrzeby, albo też właśnie takiego okrutnego, takiego, który wystawia na tą frustrację i takie podobne też interpretowanie matki czy opiekuna w teorii psychoterapii mieliśmy taki termin to byłby chyba kolejny mit związany z osobowością borderline że winna jakoby ma być właśnie taka zimna matka matka niezaspokajająca potrzeb frustrująca zaniedbująca oczywiście obszar zaniedbania dziecka może wpłynąć na ukształtowanie jego osobowości, natomiast no matki tutaj zostały odciążone i zauważono, że właśnie dziecko ma swój własny temperament i różnie interpretuje impulsy dzieciństwa i oczywiście również dobrze zaopiekowane osoby mogły ukształtować osobowość borderline. Natomiast mówię o tym wczesnym etapie rozwoju bo pewnie będę później do tego wracał. Tam sposób rozumienia frustracji z dzieciństwa później powraca w różnych mechanizmach obronnych, o których też będę mówił w późniejszych etapach rozwoju. Do takich faktów na temat osobowości typu borderline. Zaliczylibyśmy takie, taką ekspresję tej osobowości, jak podejmowanie zachowań ryzykownych, właśnie ze względu na taką nietolerancję, na oczekiwane rezultaty, nietolerancję na niepewność, nietolerancję na frustrację. W związku z tym takie długofalowe cele, frustrujące zadania w pracy, w nauce, bywają bardzo trudne, wręcz nieznośne. Dla osób z taką osobowością, w związku z tym one na różny sposób albo zmieniają ten odległy dystans i szukają natychmiastowej gratyfikacji, między innymi w zachowaniach ryzykownych, tu mamy na myśli np. Na używki, które redukują napięcie i dają czasową, ale natychmiastową gratyfikację. Podobnie z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, i również to się wiąże z samą oceną sytuacji, często z takim skrajnym przeżywaniem danej sytuacji, czy osób, które się w niej znalazły. Jeśli ktoś odmawia, jeśli ktoś jest frustrujący. To może być przeżywany jako wrogi, jako właśnie taki opuszczający, zagrażający, właśnie odrzuceniem, czyli takimi ogromnymi obawami z perspektywy osoby borderline. Często mówiąc też o takich skrajnościach, mówimy o tym, jak kształtują się relacje tych osób. Mówimy o tym, że one Kogoś na początku bardzo potrafią idealizować, na przykład partnera, często wchodzą w taką symbiotyczną relację, tak zlewają się właśnie jak z tą mityczną, idealną matką, taką zaspokajającą wiele potrzeb i odzwierciedlają temu partnerowi czy partnerce, jaki jest wspaniały i jak bardzo im potrzebny, jaki dla nich wyjątkowy. Natomiast, tak jak w każdej relacji, jest w niej poza bliskością też odrębność, i ta odrębność może być interpretowana jako właśnie zagrażająca, i to jest taki moment, gdzie ta osoba dająca bliskość, kiedy zaczyna zajmować się swoimi sprawami, kiedy nie zawsze jest dostępna albo kiedy wchodzimy z nią w jakieś konflikty. Może zostać zdewaluowana, czyli po tej idealizacji następuje takie totalne, wręcz często, odebranie tej osoby wartości. Określanie jej jako okrutnej, określanie jej jako do zaspokojenia potrzeb, do miłości i też wtedy ze względu na taką niestałość emocjonalną i brak umiejętności znoszenia tej frustracji, często szukanie pocieszenia gdzie indziej. Często w ramionach innej osoby, co też wiąże się właśnie ze wspomnianymi zachowaniami ryzykownymi, czy takimi zachowaniami sabotującymi związek, jak zdrady, jak łamanie pewnego rodzaju umów. Wtedy mówimy też, będę do tego wracał, o takim mechanizmie rozszczepienia, prawda? Skoro nie ma bliskości, to sobie z organizacją borderline może się wydać, że związek już w zasadzie nie istnieje, jeśli nie ma bliskości wtedy, kiedy ta osoba potrzebuje i może czuć wtedy taką skrajną potrzebę bardzo dużej wolności, braku jakichkolwiek zobowiązań, anulować wręcz na często krótki okres, na okres takiego impulsu ten związek później. Bardzo żałować niektórych swoich działań i też być w dużym lęku, że na podstawie ich konsekwencji właśnie zostanie odrzucona, czy zostanie przerwany związek przez kogoś innego. Wtedy ten partner, partner zresztą często bywa ponownie idealizowany. Bo po prostu jest potrzebne w tej takiej bardziej stałej bliskości. Pamiętajmy o tym, że struktura osobowości to jest całe spektrum różnych zachowań. Oczywiście diagnostycznie rozpoznajemy pewne, chociażby właśnie mechanizmy obronne, które są stałe, ale ostrzegam tutaj przed takim straszeniem osobami z o takim ukształtowaniu osobowości. Tak jak powiedziałem, one mogły przeżywać w dzieciństwie często takie poczucie braku bycia kochanym, poczucie bycia opuszczonym, i mogą stale przebywać w dużym lęku, że zostaną same i że wtedy sobie nie poradzą, że ten świat też otaczający jest taki groźny. Wyobrażamy sobie, że nie jest to zbyt budujące dla dorosłej osoby, zbyt adaptacyjne, pozwalające podejmować różne wezwania, w związku z tym wpływające też na poczucie własnej wartości. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że ktoś może wtedy mieć potrzebę terapii, zauważa różnego rodzaju problemy, te w relacji, te w tym, jak przeżywa. Rzeczywistość i widzi swoje różne mechanizmy obronne i podejmuje, tak jak powiedziałem, terapię, która jest często procesem długim. Mówimy wtedy o długim, raczej wglądowym, takim też bardzo analitycznym procesie terapii, często i której celem jest zmiana struktury osobowości, czy Zmiana mechanizmów obronnych na bardziej dojrzałe, i wtedy ta osoba wkłada duży wysiłek, naraża się właśnie na frustrację, musi wytrwać długo w relacji, co jak wspomniałem, nie jest dla niej łatwe. Musi znosić lęk przed odrzuceniem. To nie jest też łatwa relacja dla terapeuty, bo on również, czy, czy terapeutka, czy terapeuta mężczyzna będzie odczuwał. Te trudności, które osoba z osobowością borderline będzie przeżywała w związkach, w relacjach, czyli będzie to sabotowanie spotkań, trudność w pojawianiu się na sesji, taki opór, spóźnianie się na, na sesję, który jednocześnie jest zaprzeczony, prawda? Często jest tam idealizacja terapeuty, a później odebranie mu wartości i odbieranie go na przykład, jako surowego, zimnego rodzica, jest duży lęk przed, przed odrzuceniem. Przekraczanie granic to jest coś, co jest często zauważane przez partnerów, przez otoczenie osób z taką organizacją osobowości. I tutaj przekroczeniem granic będzie być może próba dowiedzenia się czegoś o życiu prywatnym. Terapeuty czy terapeutki, zakochanie, takie poczucie, prawda, że być może to jest osoba, która powinna być partnerem, a nie, a nie terapeutą, i na tym tle próby przekraczania różnego rodzaju granic, ale też komentowanie, często dosyć agresywne, tego jak zachowuje się otoczenie, jak to otoczenie na przykład wygląda coś, co może w tym otoczeniu frustrować często zresztą nie wprost takie agresywne komentarze. Natomiast nie powinniśmy zakładać, że należy unikać osób z tą osobowością. Do trudności osób, które tak ukształtowały swoje mechanizmy obronne, będzie wytrwanie w pracy. To mogą być częste zmiany pracy przy takiej pierwszej frustracji, przy pierwszej konfrontacji z jakimiś problemami. Częste wchodzenie w sytuacje konfliktowe, odbieranie środowiska jako wrogiego, poczucie takiego wyobcowania. W związku z tym będziemy mieli również potencjalnych szereg problemów zawodowych. No i cel w terapii będzie wtedy taki, żeby lepiej znosić właśnie te wyzwania, prawda? Żeby dłużej na przykład wytrzymywać we frustrującym zadaniu, w zadaniu żmudnym, długoterminowym. Gdybym miał odnieść się do mechanizmów obronnych u osób z ukształtowaniem osobowości borderline, to taki charakterystyczny mechanizm to byłby acting out, czyli odreagowywanie w działaniu. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie ktoś. Właśnie doświadcza bardzo dużego napięcia, dużej niepewności, na przykład, nie wie, jak jest przez kogoś oceniany, podejrzewa, że może zostać odrzucony, albo na przykład nie jest w stanie wytrzymać takiego napięcia związanego z jakimś frustrującą pracą, z frustrującym zadaniem i wtedy pomaga w konkretnym właśnie takim mechanizmie obronnym. Jakieś szybkie odreagowanie. Do tych szybkich odagowań będą należały wspomniane Nie. używki. Do takich odreagowań mogą być: w, mogą przynależeć różne y zachowania, takie y ryzykowne. Y tutaj y seksualizacja jako kolejny mechanizm obronny, również powszechnie występująca u osób z osobowością borderline. Czyli unikanie bliskości, wchodzenie w taki flirt, nawet w sytuacjach formalnych, takich nieadekwatnych do tego, nawet nieświadomie z kimś, kto na poziomie świadomym no nie jest dla tej osoby obiektem seksualnym, to jednak taki. Schemat zachowania, taki mechanizm obronny, jakieś uwodzicielskie elementy mogą również w takich relacjach wystąpić, co zresztą często zaburza funkcjonowanie w pracy czy wchodzenie z taką osobą w profesjonalne relacje. Również charakterystycznym acting outem będzie samouszkodzenie, takie pozbywanie się napięcia, które polega na na przykład, szybkim ukaraniu siebie albo odwróceniu uwagi od takiego bodźca, który powoduje napięcie, stworzeniem sobie tak naprawdę innego napięcia, prawda? takiego na przykład bólu fizycznego. Często to jest na przykład takie podcinanie się żyletką, które nie ma charakteru próby samobójczej, ale jest pewnego rodzaju takim skrajnym. Odreagowaniem, też pokazującym, jak skrajnie przeżywane są emocje, jako takie właśnie nieznośne napięcie. Wspomniałem o rozszczepieniu, i ono będzie obecne w, jako mechanizm obronny w ocenach osoby borderline, prawda? Dzielenie ludzi na dobrych i złych. Często taka irracjonalna samoocena, czyli. Widzenie siebie zawsze po stronie tych dobrych, albo tych prześladowanych, a na przykład otoczenia jako prześladującego, em, opresyjnego, czy po prostu złego. E, trudność w znoszeniu ambiwalencji, tego, że ludzie, ten sam człowiek jest trochę dobry, trochę zły, prawda? I tak samo nasz obraz jest taki realny, że w czymś jesteśmy lepsi, w czymś jesteśmy gorsi, albo na przykład czasem bywamy dobrzy, czasem bywamy. Mm, nie tacy, jakbyśmy chcieli siebie widzieć. A więc tutaj ocena ludzi, ocena um, e, sytuacji e, na zasadzie rozszczepienia, jako takich skrajnych, prawda? Na zasadzie dobre, złe, e, na zasadzie wygodne, e, nie do zniesienia, e, na zasadzie idealne, pozbawione jakiejkolwiek e, wartości, e, na zasadzie zgodne ze mną, idealnie. Zaprojektowane dla mnie, lub też w jakiś sposób wymierzone przeciwko mnie. Kolejny mechanizm obronny to somatyzacja o tyle istotny, bo pokazuje taką niską strukturę organizacji osobowości czyli taką niedojrzałość, prawda? Somatyzację, ze względu na to, że problem z wyrażeniem wprost, często z werbalizacją, z nazwaniem emocji, możemy obserwować u dzieci, które no nie będą nam jakoś mm, szczegółowo opowiadały o swoim obniżonym nastroju czy o swoim impulsie agresywnym w stosunku do, do kogoś, często będą musiały ze względu na taką uległość, na lęk przed odrzuceniem czy przed byciem skarconym ukrywać te swoje impulsy. W związku z tym. Zauważymy somatyzację, czyli takie objawy biologiczne bez tła fizjologicznego, natomiast one mają przyczynę psychologiczną, bo napięcie związane z zahamowanym impulsem daje ujście w ciele. To mogą być bardzo różnorodne objawy. To mogą być napięcia mięśniowe z powodu jakiegoś długiego. Stresu to mogą być objawy w postaci np. wypadania włosów, jakiegoś bólu, np. głowy, brzucha. To mogą być takie realne, często poczucie utraty sprawności w jakimś obszarze, np. utraty jakiegoś zmysłu. Niech to będzie na przykład słuch, prawda? Czy zdolność płynnego wypowiadania się bez jakiegoś tła biologicznego. To jest bardzo ciekawe, jak to prezentują dzieci, i też często mamy tutaj właśnie ze względu na wyparcie różnych trudnych emocji do czynienia z somatyzacją również u osób borderline. Zresztą taka skłonność do odreagowania na własnym ciele właśnie też byłaby widoczna w tym samouszkadzaniu prawda? i takim traktowaniu swojego ciała jako takiego pola przeżyć różnego rodzaju rozgrywających się wewnętrznie, to takie silne też uzewnętrznianie tego, ale nie wprost. Bez werbalizacji, bez nazywania, bez rozmowy, bez jakiegoś odkrywania się, w taki trochę ewaluowany, ciężki dla otoczenia do rozeznania sposób, również duża koncentracja na ciele, na zdrowiu, kolejnym mechanizmem będzie hipochondryzacja, prawda? różnego rodzaju lęki o własne zdrowie nasilające się. Ja zajmuję się naukowo tematem cyberchondrii, czyli tym, jak wyszukiwarki internetowe, korzystanie z nich i fora, i strony, różne media społecznościowe, takie tematy związane ze zdrowiem wzmagają ten, ten lęk o, o zdrowie. Jesteśmy w Świeżo po tej sytuacji pandemicznej, prawda? Gdzie natural, naturalnie również takie lęki się nasilały, ale to właśnie też pokazuje różnego rodzaju lęki separacyjne prawda? dotyczące tego, że ktoś mógłby zachorować kto jest dla nas ważny że możemy taką osobę stracić albo no właśnie przeżycie takiego lęku o własne życie często na tle jakichś skrajnych niebezpiecznych sytuacji, które powoduje później taki utrzymujący się lęk właśnie o to, że coś złego mogłoby mi się wydarzyć. Zachowania pasywno-agresywne, mówiłem o tym niewyrażaniu złości wprost, o takim bardziej ewaluowanym wyrażeniu. Złości to często jest niezauważane przez osoby o danej strukturze osobowości, natomiast jest zauważane przez otoczenie takiej osoby, czy na przykład widoczne i nazywane, komentowane w relacji. Prawda? Jeśli ktoś spóźnia się regularnie, na przykład z opłatą za terapię, to jest to taka forma, Dewaluacji roli terapeuty, prawda? To może się odbyć bardziej wprost i nazwanie, a pani czy pan to nie jest takim wcale dobrym terapeutą, bo mi to nie pomaga i to jest taka oznaka i oporu w stosunku do terapii, i jakiejś takiej wyrażenia złości na, na terapeutę, które różne rzeczy może ujawniać, prawda? Ale to może pojawiać się też właśnie. W życiu codziennym, jakieś takie upokarzające komentarze na temat kogoś bliskiego, ważnego, nie wprost, ale takie odczuwane jako bolesne przez tę osobę. Kolejny mechanizm, trochę tutaj powiązany, to reakcja upozorowana. Inaczej, formacja reaktywna. Też związana z trudnością w wyrażaniu wprost, często skrajnym i też często skrajnym przeżywaniu impulsów. W związku z tym one są też takie trudne do, do wyrażenia, bo mogą zniszczyć relacje. Reakcja upozorowana to jest prezentowanie przeciwnego zachowania do afektu, czyli do tego stanu emocjonalnego, który w stosunku do kogoś na przykład mamy. Przykładem może być takie bardzo obszerne chwalenie kogoś na tle całej grupy, wręcz zawstydzanie, w momencie, kiedy tak naprawdę chcielibyśmy kogoś skrytykować. Też takim dobrym przykładem, znowu sięgam do takich mechanizmów u dzieci, będzie na przykład urodzeństwa. W rodzinie pojawia się niemowlę, prawda? Braciszek albo siostrzyczka. Dziecko czuje się zagrożone i trochę nie wie, jak zareagować. Wie, że pożądana reakcja to jest okazywanie raczej czułości. I na przykład taki braciszek czy siostrzyczka mogą być przytulani tak intensywnie, tak mocno, że prawie uduszeni. I wtedy możemy się spodziewać, że no, afekt, taka nieostrożność, taka ewaluowana agresja w stosunku do tego braciszka czy siostrzyczki tam właśnie występuje. Żeby oddać szacunek osobom, które podejmują terapię, osobom ze strukturą osobowości borderline, chcę powiedzieć o tym, do czego jeśli chodzi o dojrzalsze mechanizmy obronne. Dążą takie osoby. One w dużym stopniu będą musiały uczyć się empatii, rozumienia swojego wpływu na innych, konsekwencji swoich zachowań, podejmowania świadomych decyzji zamiast takich decyzji impulsywnych. W związku z tym też często ćwiczenia takich altruistycznych zachowań albo po prostu trzymania się jakiejś umowy znoszenia tej frustracji, również takiej antycypacji, przewidywania konsekwencji swoich zachowań i budowania alternatywnej strategii, na przykład jeśli ktoś wie, że pod wpływem stresu, czy właśnie takiej nieznośnej rutyny będzie podejmować zachowania autodestrukcyjne czy destrukcyjne, no to może podjąć takie, taką próbę zaplanowania, innego odreagowania, czy to na przykład w sporcie, czy to przez jakieś akceptowalne społecznie inne aktywności. Również to ma trochę charakter takiej sublimacji, czyli zastępowanie czegoś nieakceptowanego społecznie czymś co jest akceptowane. No możemy sobie wyobrazić, jeśli chodzi o atakowanie, kogoś o zachowanie agresywne, to mogą być różne sporty, takie, gdzie jest konfrontacja, gdzie jest użycie siły. Możemy sobie wyobrazić, że zamiast tych zachowań ryzykownych związanych z seksualnością, jest praca nad związkiem, nad wytrwaniem w związku, nad nazywaniem wprost jakichś swoich frustracji i e, różnych aspektów w relacji z partnerem e, i również kolejny mechanizm e, supresja, czyli tłumienie pewnego rodzaju takich impulsów, które naturalnie do tych osób przychodzą, prawda? Rozumienie ich, uświadamianie ich sobie. W momencie zaburzenia jakiejś relacji, uczenie się też reparacji, wynagrodzenia, przeproszenia, uznania swojej winy, bardzo zresztą nieprzyjemnego uczucia dla większości z nas, prawda? Poczucia wstydu. Często takiego dyskomfortu w poczuciu winy i też utrzymanie jednak stałego obrazu własnej wartości. Po prostu zobaczenie siebie jako kogoś, kto popełnia błędy i dalej jest wartościowym człowiekiem, nieocenianie również siebie skrajnie. No i zawsze wspominam o tym mechanizmie, którym jest poczucie humoru, łapanie takiego dystansu do siebie. Do, do świata, trochę zdemaskowanie różnych innych mechanizmów obronnych w tym pomaga, i ja też uważam, że im więcej tego poczucia humoru, zauważalnego chociażby w terapii, tym bardziej upatruje się też takiego właśnie procesu zdrowienia. Jeśli ten Film i ten podcast Was zainteresował. Bardzo zapraszam do komentowania, do subskrybowania i do oglądania innych moich filmów. Spotkajmy się chociażby w tej formie, na komentarzach, gdzie będę mógł zobaczyć Wasze opinie, i też na nie bardzo chętnie odpowiem, jeśli pojawią się tam jakieś pytania. Bardzo dziękuję.